Yo, siemano, z tej strony Maciek, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Ziomeczki. Dzisiaj sobie gramy na naszym nowym survivalu. Jest Abra i Elviso na serwerze, żeby było wszystko jasne. Słuchajcie, znajdujemy się w Maciochowej chacie, słuchajcie. Wczoraj budowaliśmy sobie chatę, potem na live'iku, słuchajcie, troszkę tutaj ogarnęliśmy. Jakiś tutaj jeden pokój, drugi pokój, słuchajcie, powstał. Także, słuchajcie, jeżeli nie chcecie przegapić żadnego live'ika, to koniecznie zostawcie subskrypcję na kanale. Macie codziennie live'a, odcinek, więc naprawdę warto. Ale dzisiaj będziemy robić coś najważniejszego, słuchajcie, dla mojego domu, tak mi się wydaje. Ponieważ dzisiaj, słuchajcie, robimy drzewo dżunglowe, o którym wam mówiłem, które powstanie tutaj, dokładnie w tym miejscu. Będzie, słuchajcie, drzewo dżunglowe, na nim zrobimy sobie taki mały domek na drzewie, taki mały balkonik na drzewie, będzie, słuchajcie, fajnie, ale przede wszystkim będzie to epicko wyglądało. Problem jest taki, słuchajcie, że nie mam sadzonek dżunglowych i jak, słuchajcie, my sobie z tym poradzimy? Ano tak, że znam kogoś, kto je ma. Mianowicie, słuchajcie, gadałem wcześniej przed odcinkiem z Elvisem, który się buduje w tamtym miejscu. On powiedział, że w spawnerze, bo pod naszą wioską są dwa spawnery, słuchajcie, że w jednym z tych spawnerów znalazł właśnie te sadzonki, więc słuchajcie, wybierzemy się do niego i spróbujemy coś mu zaproponować, jakoś się, słuchajcie, utargować, żeby po prostu mi te sadzonki dał, bo dżungla jest mega, mega daleko, słuchajcie, od nas. Sprawdzaliśmy to na mapie, na takiej stronce internetowej, gdzie ma wpisujesz sieć, wiadomo, wiecie, o co chodzi. I no, dżungla jest na sam naprawdę super daleko, więc nie będę się tam wybierał, a na pewno nie na początku, słuchajcie, naszej przygody. Mamy kurczaczka, którego sobie, no słuchajcie, nic nie wyszło. W każdym razie wbijamy do Elvisa i próbujemy sobie z nim coś zgadać. Wbijamy się, dobra, słuchajcie, może zdajemy buty, bo będzie zły, także słuchajcie, zdejmę. Halo, halo, czy ktoś tutaj jest? Dzień dobry. Słuchajcie, nikogo tu nie ma. Nikogo tu nie ma. O nie, widzę go, jest! Dobra, słuchajcie, mamy Elvisa. Hello, dzień dobry. Dzień dobry panu Elvisie. Kto jest stary? Hejka sąsiedzie, hejka sąsiedzie. Hello, ale wiesz, która jest godzina? Stary, ja wiem, ale remontuję sobie chatę. Ja, stary, nie śpię. Sąsiedzie, jak dzionek mija? Jak nocka mija? No wiesz co, tak sobie źle mnie obudziłeś. Ale jest dobrze. Ja, to przepraszam, sąsiedzie, najmocniej, aczkolwiek sprawa niecierpiąca zwłoki. Czy sąsiad ma może sadzonki dżunglowe dla... Sekundka, zaraz sprawdzę. Bo byłbym bardzo zainteresowany wykupem. Oczywiście ceny, słuchaj, są u mnie bardzo dobre, więc tylko powiedz co chcesz, a Maciuch ci to ogarnie. A ile masz? Idealnie 4. Potrzebuję ich, Elvis, niesamowicie bardzo. Musisz mi je dać, stary. Dam ci klocek, dwa klocki dirta. Ale za tego dirta to wiesz, co to możesz zrobić. Dobra, to ja mam propozycję, że pójdziemy do mnie i wybierzesz, stary, sobie itemki. Bo dobra, ja mam. Okej, okay, to ja idź za mną. Stary, widzisz, gdzie jest moja chata. A tak, wy, mordeczki, tak jak wczoraj wam mówiłem, że to będzie wyglądało nieźle, nasza chata. Patrzcie teraz, jak to się prezentuje. Boom! Ej, naprawdę jest epicko. A zaraz, słuchajcie, tutaj, dokładnie tutaj powstanie drzewo dżunglowe, które sobie jeszcze obrobimy w taki sposób, żeby właśnie tam był jakiś domek, jakiś balkon, coś w tym stylu designersko, słuchajcie, to ugryziemy i naprawdę będzie sztos. Tutaj, proszę za mną, okay. Sąsiedzie. Ja poprowadzę pana sąsiada. Ej, fajne, co ci powiem. I słuchajcie, będziemy mieli taką chatę, że chłopaki będą nam zazdrościć, tylko mam nadzieję, że Elvis nie będzie jakoś bardzo, słuchajcie, no, skąpił, w sensie skąpił tych sadzonek, że da mi je po prostu, bo jeżeli on będzie chciał 5 diaksów, to ja nie mam diaksów. Dobra, sąsiedzie, tutaj jest moja skrzyneczka, do zaoferowania mam siodło na przykład. O, no wiesz co, tak to jest troszeczkę za mało jak na 4 sadzonki. Kurczę, no to stary, mogę zaproponować dwa refile i siodło, stary. Dwa refile, no wiesz co, stary? Gold, no to ja mogę. No dobra, dobra, stary, dam ci, stary, tak, jeszcze name taga dorzucę i do tego, stary, coś tam żelazo, patrz, 10 żelaza, stary. A więc tak. 10 żelaza, siodło, dwa refile i name tag, stary, jestem jedyną osobą, która ma name tagi tutaj. Oprócz mnie. Ty nie masz name tagów. Mam jednego, ale to jest bardzo mało. A, możesz mieć dwa, stary. No i co myślisz, stary? O tym, patrzcie, ile kurczaczków mam, bardzo jest to mordko. Tak, słucham sąsiada. Skoro aż tak ci zależy, to ja bym takie... Oj, niesamowicie, niesamowicie mi zależy. Tak jeszcze może... Będę dłużnikiem. Żelazo? Trzy. Dobra, niech już będzie. Trzy, dobra, słuchajcie, dajemy mu 13 żelaza łącznie. Czyli tak, tutaj wlatuje 3. Dobrze, sąsiedzie, wyrzucam ci, proszę uważać. Tutaj żelazo, siodełko, dwa refile i name tag. Słuchajcie, mam nadzieję, że on mnie nie oszukuje, bo ja nie wiem tak naprawdę, czy on ma te sadzonki i czy ma 4. Na 100%. Mam nadzieję, że mnie nie oszukuje. Ale nie! Elvis by mnie chyba nie oszukał. No halo, co? Ty! To jest ty, dawaj sadzonki. Jak sadzonki? No nie dostałem nic. A ty! On tak. Co jest? No. Masz wszystkie. No. Nie ma. Sary. 3 dostałem! Oszust! Oszust na serwerze! Policję! Wzywać! Dawaj tą sadzonkę, co jest?
Ty, no ja ci uczciwie zapłaciłem. Myślę, sąsiedzie, hejka sąsiedzie, jak pasacik. Ustalmy to tak. Jak pasacik chodzi? A bardzo tak, bardzo dobrze. Dobrze, dobrze. No dobra. Tam się tutaj taki otwarty, widzę, to proszę bardzo. To ja sąsiada dziękuję. Przewiozę moim nowym Passatem w Podzięce. Do widzenia, wow. Pozdrawiam. Elo, dobra, dziękuję. Mordeczki, siema. Mamy ogarnięty mega, 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 super się cieszę, że mamy cztery sadzonki, które są praktycznie w naszej lokalizacji niedostępne. To jest praktycznie niemożliwe, a jednak udało nam się. Elvis po taniości tak naprawdę mi je sprzedał, no ale widzicie, Elvis to jest ziomek, także słuchajcie, piąteczka dla niego i to drzewo powstanie tutaj. Tylko słuchajcie, dokładnie nie wiem gdzie, bo tak na samym skraju to nie będzie chyba najlepiej wyglądało. Chyba słuchajcie, tutaj to sobie zrobimy, pyk, 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 pyk. Zapomniałem tylko słuchajcie o jednym, o mączce kostnej, aczkolwiek mam 5 kości, więc to nie powinien być problem, bo z tego nam powstanie 15, to na pewno starczy. No, starczy? No chyba starczy. Także słuchajcie, w tym miejscu, bo słuchajcie, jak postawimy, no to już nie będzie odwrotu. Czy to będzie dobre miejsce? Nie mam, słuchajcie, pewności, ale lecimy. Po prostu lecimy, słuchajcie, robimy mega potężne drzewo. Także 3, 2, 1 i go! Ej, nie starczyło? Ej, 15 nie starczyło, co? Jakim cudem? Ej, dobra, lecimy, słuchajcie, do Elvisa. Lecimy do Elvisa. No co to ma być? Czemu mi sprzedał takie jakieś fejkowe, słuchajcie, oszukane sadzonki? No co to ma być? Dobra, nie, słuchajcie, ja tego tak nie zostawię. Ja mu daję swoje rzeczy, name taga, słuchajcie, mu dałem. A on sprzedał mi jakieś lewe sadzonki, które w ogóle nie działają. Halo, sąsiedzie! Sąsiedzie! Halo, halo, tutaj, halo, halo. Ej, czy on mnie nie słyszy? No słuchajcie, co się z nim dzieje? Ty, ziomuś, ty goguś, bo sprzedałeś mi lewe sadzonki. Słyszysz? Jesteś tu? Znowu, stary, znowu mnie budzisz. Stary, nie budziłbym cię, gdybyś nie sprzedał mi oszukanych sadzonek. Co to ma być? Jaki stary, już o... Co? Użyłem 15 mączki kostnej i nie wyrosło. Rynówka, funki, nie śmigamy. Jaka nówka, stary, dawaj kości. Ale to będzie też troszkę kosztowało. Nie, stary, wiesz? Absolutnie się na to nie zgadzam. Muszę coś zjeść, bo zgłodniałem, stary, z tego... Bo się zdenerwowałem. A ile masz chlebka? Zero już w tym momencie. Więc tak. Ale mam 3 mięska u siebie na górze. A więc ustalmy tak. Ty mi dasz swoje buty, a ja ci dam kość. Ale jedną masz tylko kość? Mam 6. No to potrzebuję, stary, wszystkich. No co, to w takim razie to będą jeszcze spodenki. No co? Dlaczego? Przecież masz spodnie. Ale stary, warto... Dobra, słuchajcie, muszę to zrobić. Muszę to zrobić, bo po prostu jak już kupiłem to wszystko, no to potrzebuję. Ale... Więcej, tym lepiej. Ale mówili, że masz 6, a dostałem 5. Dawaj tę kość. Dobra, słuchajcie, sami sobie zobaczymy. Dobra, stary, łap. Może on ma tutaj coś ukryte. Słuchajcie, musimy zajrzeć do jego skrzynki. Ej, gościu! No dobra, gościu, nie zajrzałem, ale dobra, daj mi wszystkie kości, które masz. Ty całą noc mi zmarnowałeś, widzisz? No stary, zobacz, czy masz kości tam jeszcze, bo potrzebuję ich. Już szukam, ci mówię. No, oj, kości. Oj, mam. Raz, dwa, trzy. Nice, dobra, słuchajcie, teraz nie ma opcji. No, 9. Nie wiem, słuchajcie... Ale wiesz co? Tak? Ta będzie jeszcze taką... Czapeczkę kosztowało, taką ładną. O nie, słuchajcie, uciekamy. Pozdrawiam sąsiada, do widzenia. Słuchajcie, mordeczki, teraz to musi wypalić 27 mączki kostnej. To jest dużo. Użyłem już 15 i tylko nigdy, słuchajcie, nie wiem tego. Jeżeli raz używam mączki kostnej, a potem mam przerwę w jej używaniu na jednej sadzonce, to czy tamta się zapisuje? Tego nie wiem, zobaczymy to w tym momencie, aczkolwiek 27 musi starczyć. No kurczę, bele. No niemożliwe, no słuchajcie, no co to ma być? Ja tutaj chcę zrobić mega solidne drzewo, a Minecraft mi po prostu nie pozwala. Jeżeli to, słuchajcie, nie zadziała, to się poddaje i robimy zwykłą brzozę. Słuchajcie, jeżeli wy nie chcecie zwykłej brzozy, to trzymajcie kciuki. Może, słuchajcie, nie wiem, te kwiatki przeszkadzają. Ej, serio, może to przeszkadza na przykład. Dobra, słuchajcie, teraz albo nigdy. Patrz, jeszcze zrobię coś takiego. Co? Ej, wyrosło samo z siebie. Nie użyłem mączki! No co to ma być, słuchajcie, mówiłem, że to jest oszukane drzewo. Najpierw używam 15 i nic się nie dzieje, a teraz to samo wyrosło. Ty, sąsiedzie, słuchaj, ja się jeszcze z tobą doigram. No co to ma być? Sami widzieliście, że mnie oszukał, słuchajcie, tak nie może być. Ale kwiatki to se zasieje, dobra? I słuchajcie, nieważne, nie ma co się denerwować. Przechodzimy, słuchajcie, do roboty. Problem jest taki, że... słuchajcie, nie mam drewna. Musiałbym znowu lecieć do Elvisa, więc słuchajcie, olejmy to i po prostu weźmy to drewno, jakie mamy, dobra? Dobra, słuchajcie, poradzimy sobie jakoś. Zrobimy z tego pół płytki. Mamy 26 i to jest spoko. A słuchajcie, schodki, bo tutaj generalnie mają być takie schodki dookoła, a potem ma być balkonik. Także słuchajcie, schodki możemy sobie zrobić ze stone bricków.
Nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale mam nadzieję, że spoko. Patrzcie, zrobimy sobie coś takiego. I albo nie, schodki zrobimy z desek, a pięterko zrobimy z kamienia i będzie fajno. I wtedy będzie fajno, czyli słuchajcie, patrzcie, robimy sobie coś takiego. I tutaj będą normalnie schody. Okej, dobra, słuchajcie, nieważne, lecimy dalej z naszymi schodami, które będą superowe. Zobaczycie, jakie będą superowe, czyli tak, to możemy rozwalić. Nigdy nie robiłem, słuchajcie, takich okrągłych schodów. Nie wiem, słuchajcie, czy to tak działa, no chyba dobrze będzie. Czy ja chcę dać tutaj. Okej, słuchajcie, to mogą być takie schody, to będzie spoko. Ej, serio, ja się mega jaram, bo ten domek będzie epicki. Znaczy, to tak naprawdę nie ma być jakiś mega domek. To po prostu, słuchajcie, ma być mega spoko, taka designerska miejscowa. Nie, to ma być po prostu fajne. Czyli tak, teraz słuchajcie, robimy tutaj. Czyli musimy dać jeszcze tutaj. Okej, czyli tu są takie pięter, pół pięterka. Dobra, dobra, mamy już ogarnięty, słuchajcie, patent na to. Czyli robimy, słuchajcie, póki nam schodków nie zabraknie. A zabraknie nam ich bardzo szybko. No, no, no dobra, że trudno, trudno. Jakoś sobie, słuchajcie, z tym poradzimy. Najwyżej to na live'iku dobudujemy. I przypominam, że jeżeli, mordo, nie chcesz przegapić live'a, no to zostaw suba na kanale u Maciocha. Ale słuchajcie, w sumie taka wysokość jest okej, patrzcie. To jest okej na pięterko. Jeżeli chcemy, słuchajcie, domek, to domek zrobimy sobie na koronie drzewa. A... se spadłem. A tu możemy, słuchajcie, zrobić taki balkonik. Czyli patrzcie, robimy sobie coś takiego. Pyk, pyk. I tutaj będzie normalnie maciochowy balkonik. Czyli coś w tym stylu, dobra. Tutaj, słuchajcie, już musi być jeden poziom. Spoczko, spoczko, coś w tym stylu. Okej. I tutaj, słuchajcie, muszę tylko uważać na głowę, bo jak tutaj będę sobie chodził, nie zawadzę. To dobre, to dobre, Maciek. Ty to widzisz, jak coś ogarniesz, to naprawdę mucha nie siada, elo, 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 dobra. Tu mamy coś takiego, zrobiłbym, słuchajcie, jeszcze to większe troszkę, żeby wiadomo, było po prostu fajne. Teraz tak, możemy rozwalić narożnik jeden, narożnik drugi. Tutaj dalej będą, słuchajcie, szły schody, żeby nie było, a tutaj taki balkonik jest. I co? I fajnie. I fajnie, jedyne co, słuchajcie, czy ja mam nie półpytki, tylko czy mam płotki? Niestety nie mam płotków, słuchajcie. Możemy skoczyć i zrąbać kilka drzew, bo naprawdę nie potrzeba nam dużo. Dosłownie kilka, słuchajcie, klocków drewna nam starczy, żeby zrobić płotki i dalej schody. A po co nam mi płotki? Po to, żeby zrobić po pierwsze barierki, a po drugie takie wsporniki, bo widzicie, to teraz sobie lata jakby. A ja bym chciał, żeby, słuchajcie, to bardzo ładnie się trzymało, żeby, wiecie, prawa fizyki były zachowane. Dlatego, słuchajcie, drugie drzewo ścinamy i 5, 4, 3, 2, 1, ścięte drzewo i słuchajcie, wracamy do roboty, ale patrzcie, takie okrągłe schody będą epicko wyglądały, naprawdę będą epicko wyglądały, czyli tak, po pierwsze, słuchajcie, więcej slabów, poproszę więcej slabów, pyk, 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 ok, myślę, że na razie tyle wystarczy i teraz, słuchajcie, robimy sobie tak, ja mam tutaj patyki, poproszę, teraz tak, słuchajcie, robimy tak. Teraz pyk, 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 pyk. Dobra, mamy, słuchajcie, 15, bo 15, ale spoko, kwiatuszka to sobie możemy położyć. I robimy. Przydałoby się, słuchajcie, dżunglowe w sumie. Fajne by było dżunglowe, ale wiadomo, nie będziemy rozwalić tego drzewa, bo jest za fajne. Czyli, słuchajcie, chodzi o coś takiego. Uuu, dokładnie o coś takiego. Tylko, że w sumie to wolałbym chyba to tutaj zrobić. Patrz, byśmy zrobili to w tym miejscu. Teraz tak, możemy rozwalić to. Dobrze, Maciok, dobrze. Ej, mega to wygląda epicko. Patrz, tutaj zrobimy coś takiego. Co nie wygląda spoko? Spoko wygląda. Chociaż, kurczę, sam nie wiem. Nie, no chyba w tamtym... Dobra, zostawiamy to. Zostawiamy to, jest okej. Tutaj, słuchajcie, tak samo musi być, oczywiście. Pyk, pyk, coś w tym stylu. Albo nie, no bardziej chyba tutaj. Tutaj, słuchajcie, chyba będzie lepiej. Czyli tak, możemy te dwa rozwalić z kolei. Dobra, słuchajcie, taką metodą prób i błędów. No ale nigdy czegoś takiego nie robiłem. No oddaj mi tego płotka. Ej, no słuchajcie, zabrało mi płotkę. O, zebrałem, dobrze, dziękuję, dziękuję, do widzenia. Tutaj, słuchajcie, damy czyli tak, nie, o Maciuch. Widzisz, widzicie, źle, 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 źle. To słuchajcie, zrobimy, patrz, coś takiego. Okej, okay. I teraz płotki poproszę. Pyk, 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 dobra. I teraz, słuchajcie, jednak rozwalimy to, co zrobiliśmy na początku i damy te płotki tutaj, tylko nie wiem, słuchajcie, czy to starczy mi płotków, patrzcie, nie, oczywiście, że nie starczy, brakuje mi, słuchajcie, jednego płotka, bo chodzi o to, żeby zrobić pyk, pyk i chyba dobrze postawiłem, no i jeszcze tutaj stawiamy, a tutaj, słuchajcie, dajmy, a nie, tu jest ok, i patrzcie teraz, jak to wygląda, mega epicko, myślę, ej, spoko. Spoko wygląda, to tylko brakuje nam jednego płotka. A z kolei możemy sobie tutaj na luzaku, słuchajcie, wchodzić elegancko. No i nie mam płotków, żeby kontynuować budowę niby, ale spoko. Możemy za to sobie robić schody. Halo,
coś tu się zadziało niepożądanego przeze mnie. I cały czas muszę uważać, słuchajcie, czy głową nie będę zawadzał. Pyk, patrzcie, tutaj na przykład jest, wiecie, wzniesienie. Co tu się zadziało, słuchajcie, dziwne rzeczy tu się dzieją na tym drzewie. Ale to tylko zapowiada na nim dobrą zabawę. Patrzcie, czy teraz jak będę sobie chodził, to nie zawadzam nigdzie głową? Ej, nie, to jest świetne rozwiązanie, słuchajcie, naprawdę. Te półpytki sprawują się genialnie. Także ja jestem mega zadowolony, po prostu ciśniemy dalej. Pyk, 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 okej. Dobra, w ten sposób. Pyk, dobra. Boom i tyle, słuchajcie. I robimy dalej, teraz na sam szczyt. Na sam szczyt, słuchajcie, musimy to zrobić. Bo to będzie najlepsze drzewo, słuchajcie, już z niego widok jest epicki. Oczywiście, wiecie, ja mogę sobie zrobić troszkę większy render distance. No i wygląda to naprawdę epicko. A jak będziemy na samej górze i tam będziemy mieli jakieś swoje takie, taką bazę mini. No to w ogóle, no słuchajcie, wszyscy będą zazdrościć Maciochowi jego pięknej chaty. No jakiś tam, wiecie, Elvis, w sumie to się nie wyrenderowało, dziwne. Elvis się chowa, Abra się chowa, tam się buduje agent. Oni się, słuchajcie, wszyscy chowają do kieszeni. Do Maciocha kieszeni się chowają, o. Dobra, Bankson, Cykson i słuchajcie, epicko. Dobra, teraz jeszcze rozwalamy to. Jak na razie to chyba schody, słuchajcie, koniec. Możemy też, słuchajcie, zrobić co... zniknęła mi deska. Drugie pięterko, bo to pierwsze, słuchajcie, strasznie niskie, nisko jest. Ale spoko jest na taki przystanek. Lipa jest o tyle, że słuchajcie, te płotki, co miałem użyć na... nie tabliczkę, tylko te poręcz, no to służyłem na podpórkę. Ale za to słuchajcie, muszę sprawdzić jedną rzecz, muszę to rozwalić i spróbować ten balkon, on najbardziej słuchajcie potrzebuje podparcia. Także muszę to rozwalić i zobaczymy jak to wtedy będzie wyglądało, pyk. Okej, no bo widzicie, tutaj jednak to może słuchajcie troszkę ograniczać. Ale jakbyśmy słuchajcie zrobili coś takiego. Patrzcie, pyk. Pyk, pyk. Okej, czy to jest okej, w miarę? Ty no, jakby wygląda naprawdę nieźle, tylko jedyne co wiecie, jak tu się chodzi, to już nie może, więc trzeba po zewnętrznej chodzić. A dalej, słuchajcie, to jest całkiem nieźle, także fajnie. Tutaj, słuchajcie, będzie barierka, którą możemy sobie zrobić o, w ten sposób, spoko. Pyk. I jeszcze, słuchajcie, tutaj w takim razie dałbym jeszcze jedno coś takiego, spoko. I tutaj możemy dać tak samo, czyli pyk, pyk. Pyk, pyk, tutaj słuchajcie będą barierki. No i zobaczmy teraz, słuchajcie, to jest najważniejsze. Zobaczmy. Ej, co tu się stało? Łe, dziwne rzeczy się działy w każdym razie. Najważniejsze, słuchajcie, idziemy zobaczyć to od dołu. Jak to wygląda, to drzewo dżunglowe. Co? Co? Ej, gdzie ja teraz jestem? Ej, no, co? LOL, zdydałem se, słuchajcie, ej, co? Tego nie przewidziałem, słuchajcie, potrzebuję włączyć czat. O, już mnie tepnęli. Już mnie tepnęli, hello, hello. Dziękuję, co? Zdydałem se, ale lipa. Ha! Widzicie, tak się kończy, jak się, słuchajcie, nie, a... Ale okej, teraz mamy za to genialny widok, słuchajcie. Najlepszy widok, dobra, zbiorę itemy. Ej, to drzewo wygląda dokładnie tak, jak myślałem, że będzie wyglądało, czyli po prostu jest genialne. Dobra, zgarniamy, słuchajcie, wszystko, zakładamy zbroję. A, bo ja nie miałem całej zbroi na dodatek, ja cię kręcę, ale lipa. Słuchajcie, najlepsze miejsce do oglądania naszej chaty jest na tym wzgórzu, którym idzie się do Elvisa. Także, słuchajcie, tutaj sobie, o, dokładnie tutaj, słuchajcie, tutaj jest najlepszy widok. Patrzcie. Wow, jak to wygląda świetnie, mordo, patrzcie, mniej więcej tutaj zrobimy jeszcze jedno schodkowe, jakby takie kółko, zrobimy, słuchajcie, drugi taki sam balkonik, a na samej górze będzie chata. Czy to nie wygląda epicko, patrzcie, tutaj jest willa, tu jest dżunglowe drzewo, o tym, słuchajcie, mówiłem od samego początku. Trochę fail na koniec odcinka wyszedł z tym deadem, ale słuchajcie, trudno, nie ma co, mam nadzieję, że wam się podobało, bo naprawdę, słuchajcie, mój projekt wydaje mi się, że bardzo, bardzo ładnie wyszedł, no patrzcie, jak to wygląda tutaj, pyk, pyk, pyk. Tutaj pyk, pyk, pyk. Całość prezentuje się naprawdę elegancko, także mordo, zostaw subskrypcji dla Maciocha, żeby obserwować cały czas, jak się rozwija nasze nowe miasto, na kompletnie nowych zasadach, na kompletnie nowych koordynatach, wszystko jest na nowo, a masz codziennie live'a, odcinek, więc naprawdę nie subskrybując, dużo przegapisz w każdym razie. Mam nadzieję, że się podobało, do następnego, yo!